Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Janna z Zielonego Detoksu i dzisiaj opowiem Ci o wyrostku robaczkowym. To właściwie są takie przemyślenia związane z ostatnimi publikacjami, które są dość kontrowersyjne, o tak bym powiedziała. Wyrostek robaczkowy to jest taka ostatnia część jelita grubego, taka wypustka, ma około 80 cm. Jest uważana przez naukowców za rezerwuar bakterii jelitowych, które są potrzebne do ponownego zasiedlenia przewodu pokarmowego w momencie, w którym mamy jakąś mocną antybiotykoterapię, bądź dopadła nas jelitówka i te bakterie są w dużym stopniu wymywane. Także wyrostek robaczkowy ma swoje funkcje nawet dzisiaj. Powszechnie uważa się, że to jest taka zasiedziała część przewodu pokarmowego, która do niczego nam nie jest potrzebna. Otóż nie jest to prawda. To jest właśnie ten rezerwuar. Ponieważ jest to część przewodu pokarmowego, jeżeli wyrostek pęknie, to bakterie, to wszystko, co się znajduje w przewodzie pokarmowym, może dostać się do otrzewnej. Dlatego zapalenie wyrostka robaczkowego jest tak niebezpieczne i generalnie w ogromnej części kończy się operacyjnie. Czyli jeżeli jest diagnoza zapalenie wyrostka robaczkowego, no to od razu idziemy na stół i wtedy jest laparoskopia, najczęściej ten wyrostek się usuwa. Problem polega na tym, że nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego to zapalenie się tam pojawiło. I nie wiem, czy wiecie o tym, ale bardzo popularne stają się podejścia takie, że można spokojnie zapalenie wyrostka robaczkowego przeleczyć pod kierunkiem rozwoju bakterii, wirusów i pasożytów. Dlaczego? Zastanówmy się teraz. Jeżeli jest przewód pokarmowy, jest taka ślepa, zakończona część zwana wyrostkiem. Tam jest cicho, spokojnie, ciepło i nikt nie przeszkadza. No to jest wręcz idealne miejsce do rozwoju różnych pasożytów i bakterii. A jeżeli ich tam się rozwija za dużo, to co się kończy? Czym to się kończy? To się kończy zapaleniem. To znaczy, że jest stan zapalny, w którym układ immunologiczny nie radzi sobie z ilością bakterii, z ilością patogenów i ten wyrostek robaczkowy nabrzmiewa, puchnie, tam robi się gorąco, powstają różne metabolity związane ze zbyt dużą ilością patogenów. No i w tym momencie z reguły dzwonimy na pogotowie i mówimy, że boli brzuch. Co jest cechą charakterystyczną przy zapaleniu wyrostka robaczkowego. Takie falowe bóle. Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że bardzo często też te objawy są dość niespecyficzne. I teraz co jest podawane w wątpliwość ogólnie w Europie? To, że takie bezpośrednie leczenie każdego przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego antybiotykami operacyjnie nie jest może jedyną i nie jest najlepszą metodą. Dlatego, że zrobiono badania na 900 osobach, to może jeszcze nie jest cały tłum, ale to już jest takie, powiedzmy, badanie, które no, troszeczkę mówi. I udało się znaczną większość tych osób, które były w grupie leczonej antybiotykami, czyli nie mieli w ogóle operacji usunięcia, udało się doprowadzić do takiego stanu, że w ogóle nie było ponownego zapalenia wyrostka robaczkowego, czyli jak gdyby było zapalenie wyrostka, zostali przeleczeni antybiotykami i później to zapalenie nigdy nie powróciło, czyli wycięcie wyrostka w ogóle było niepotrzebne. To taka krótka teoria, jeżeli chodzi o medycynę konwencjonalną, a jak my powinniśmy do tego podejść, jeżeli chodzi o medycynę alternatywną? Pomyśleć sobie, kurczę, jeżeli tam jest ten wyrostek i tam pojawiają się stany zapalne i tam się gromadzą bakterie, wirusy, pasożyty, to może warto zrobić profilaktycznie coś, żeby tego zapalenia wyrostka nie było. I tutaj ogromny ukłon w stronę odrobaczania, w stronę profilaktyki i w stronę wzmacniania. Dlatego, że te wszystkie zioła, które bierzemy, czyli nasze pałdarko, nasz czarny orzech, nasz andrografis, najróżniejsze mieszanki kurkumowe, to są wszystko zioła, które normalizują ilość patogenów w przewodzie pokarmowym. To znaczy, że zapobiegają również takim sytuacjom, jak zapalenie wyrostka robaczkowego. Ja myślę, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawy na co dzień, ale tak dokładnie jest. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób boisz się, że takie zapalenie może się przydarzyć, albo masz tendencję rodzinną, że wszyscy takie zapalenie przechodzili i boisz się tego wycięcia, wystarczy zastosować profilaktykę ziołową, brać te zioła, które bierzemy normalnie na odrobaczenie i wzmacnianie, jest naprawdę ogromna szansa, że to zapalenie w ogóle się nie pojawi, dlatego że ilość patogenów w przewodzie pokarmowym będzie pod kontrolą. No dobrze, buziaki, trzymajcie się!